algunas gauzkir zetak, zen padabai gorola moral, taka sensie... Osano ganiu się. ...mistrza, który prowadzi łódź. No bo on na ludzi wiadomo jest tak samo pracownikiem, tak samo człowiekiem jak każdy z nas, że wiadomo, mamy swój dom, trzeba zarabiać, trzeba to, trzeba tamto, ale jednak prawo to, które oczywiście było także i formułowane ze względu na siłę grupy zawodowej, jaką są nauczyciele, bo to jest 700 blisko tysięcy ludzi, no więc ten nacisk organizacji był tak duży, że brano w obronę nauczyciela, to trzeba zawsze robić, jak z każdą grupą zawodową. Natomiast zdarzało się, że zanikała istota nauczycielstwa, misja, to powołanie do nauczycielstwa, tak jak do stanu duchownego, czy do stanu lekarskiego, niesienia temu młodzieńcu człowiekowi, temu gałązkowi polskości pomocy, żeby się ta polskość w nim udoskonaliła, jego wiedza się mogła tam odnaleźć, jego rozumowanie świata. A więc to jest, myślę, że tu nauczyciel nie będzie dotknięty żadną jakimś szwankiem, bo przecież to te przepisy, na przykład dotyczące, jak powiedziałem, i statusu nauczyciela, i jego awansu zawodowego, będą zachowane. Ja przypomnę zresztą, że w momencie w rządzie pana premiera Kaczyńskiego był wprowadzony ten statut urzędnika publicznego po to, żeby ochronić nauczyciela właśnie przed agresją w gimnazjach. To wtedy były wprowadzane te przepisy i to wszystko zachowane jest. Jestem przekonany, że to będzie tylko jego umocnienie roli nauczyciela i miejsca nauczyciela w szkole. Bo to jest bardzo ważne. Odnalezienie na nowo miejsca mistrza w gronie dzieci i młodzieży, którzy mają za nim pójść. Panie ministrze, ta reforma ma rozpocząć się dwustopniowości szkoły, czyli 8-letnia podstawówka i 4-letnie liceum, 5-letnie technikum od 2017 roku. To znaczy, że dzieci, które w tej chwili są w 5 klasie gimnazjum, w 5 klasie podstawówki, nie pójdą do gimnazjum, ale będą kontynuowały szkołę podstawową w kolejnej klasie. A czy nie obawia się pan jakiegoś chaosu, jakiegoś... Chaos, państwo zobaczą, tu na Saskiej, powietrze z Saskiej. Ile karetek pogotowia jedzie i strasznie hała. Wszystko na sygnale, w nocy robią, w nocy pracują, stukają. Tu baba gruba na górze, pokręcona, jakieś kulki turla po całym mieszkaniu. No, skandal za skandalem, głupota za głupotą, proszę państwa. Żyjemy w wielkim chaosie, skandal za skandal. I on jest nienaruszalny. W związku z tym, tutaj się nauczycielowi nie może specjalnie nic stać poza względami dyscyplinarnymi, a więc jeżeli będzie reorganizacja, no to wiadomo, że to, co ma zmierzać ku lepszemu, czasami wymaga drobnych ofiar. Tutaj nie widzę, no może się zdarzyć, że będzie gdzieś zlikwidowane gimnazjum, ale przypominam, że często są to szkoły w jednym budynku, w jednym miejscu, organizowane podstawówka, gimnazjum i tak dalej. To jest wszystko naprawdę do zaakceptowania i nie dostrzegam tutaj kosztów większych niż zysk. Bo to trzeba zawsze tak patrzeć, no to jest taka sfera. Kiedyś robiono tę reorganizację in minus, bo się okazało w perspektywie czasu po panu ministrze Kantkę, a później KLDT, ten jeszcze wcześniej, bo też to wszystko u źródeł zamierzali, że to była reorganizacja in minus. Teraz jest ewidentnie in plus, bo łącznie z licea 4 lata, technikum 5. Proszę państwa, sytuacja jest dramatyczna. Żyjemy w dniach ostatnich tego złego systemu rzeczy. Nie ma wyjścia dla dobra, dla pokoju, jeżeli się nie uzna imienia Bożego Jahwe, Jehowa, Królestwa, Jego Syna, Jezusa Chrystusa, który przecież już dawno przyszedł.
już Jezus Chrystus dawno był. Jezus Chrystus dawno żył. Odrzucony, zabity, sponiewierany. Dzisiaj klimaty podobne. Podobne. Jak chcecie być ofiarą, no to wystarczy kupić sobie Pismo Święte, czytać Słowo Boże i wcielać w życie, no to was zaatakują. To będziecie jako kij w mrowisko, niczym kij w mrowisko. Radio Conchita, Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, do protestowania, ale strajk trwa, to jest nie do pomyślenia, to nie ma podstaw. Istota tych zmian jest w ulepszej szkole. Nie do wyobrażenia jest sytuacja, że nauczyciele będą przeciwko temu protestować. Ja rozumiem, że ich wpady typowe tutaj mogą wchodzić w grę, ale z tego wynika, z tych zapowiedzi, że te sprawy typowe będą uszanowane zgodnie z obowiązującym prawem, a prawo, jak wspomniałem już dwa razy, o awansie zawodowym gwarantuje nauczycielowi spokojny byt. No, bo oczywiście trudno pominąć tę sferę, bo to jest powietrze z Saskiej ciut lepsze, proszę pamiętać, ale szum, ale gwar, niestety, złote stosy pomarańcz, każdy ma na coś chęć. I wariatka jest napięć. I kaczałka jeszcze tańczy. Takie troszeczkę pomieszane, bo to wiecie państwo, muszą być zmiany. Tramwaj w poprzek, autobus w poprzek. Nie ma tradycji, tak, żeby urwać, żeby oberwać się, żeby zmienić. Ponieważ po 8-letniej szkole podstawowej uczeń będzie miał do wyboru, jak mówiliśmy, 4-letnie liceum, 5-letnie technikum albo szkołę branżową, która ma zastąpić obecnie istniejące zawodówki. Będę przyjmowała prysznic hinduski, proszę państwa. Szkoła branżowa będzie dwustopniowa, będzie realizowała kształcenie zawodowe. Po drugim stopniu będzie można zdać maturę zawodową i pójść na przykład na wyższe studia zawodowe, by mieć tytuł licencjata. Albo jeżeli ktoś będzie chciał iść na studia, by zdobyć tytuł magistra, to będzie musiał zdać maturę taką, jak zdają uczniowie liceów i techników. By dwa mieć, słowa o tych szkołach branżowych, panie by mieć. I po co? Aby mieć, aby być. I po co? To wszystko z Uniwersytetu Warszawskiego będzie pracowało w charakterze konserwatorów powierzchni płaskich. To i tak najlepsze są opcje, bo jeszcze najwięcej pieniędzy będą mieć. A w barku to tak jeszcze może napiwki. Także no i tu dobrze, i tu dobrze, ale nigdy w swoim zawodzie. Pracownik do swojej branży. Wyższy stopień to był ten, że była szkoła zawodowa, która była nieco oddalona od tak zwanej szkoły przyzakładowej i ona dawała, była 3-letnia kiedyś, ona teraz musimy tutaj z uwagą się przyjrzeć, jak będzie w obowiązującym programie, była takim przedsionkiem właśnie do techników i pozwalała na uzupełnienie wiedzy i kwalifikacji do technikum tam w ramach bodajże 2 lat. To jest podobnie jak dzisiaj mamy do czynienia z licencjatem, później ze szkołą wyższą, znaczy z magisterium. Jest to bardzo racjonalne stopniowanie wiedzy, ale także i ten system jest gotowy na otwieranie się, zdobywanie wiedzy w uczniu z wiekiem. To bywa także, wiemy o tym doskonale, że różnie się człowiek otwiera na wiedzę. Bywają, który musi od pierwszej i drugiej klasy szkoły podstawowej, a bywają tacy, którzy otwierają się później. I tutaj ten poziom także bierze to pod uwagę. Także myślę, że to jest bardzo dobra rzecz, bo on przede wszystkim przywraca pewien porządek zdobywania wiedzy zawodowej i przygotowywania takiego życia w społeczności tak zwanych fachowców kiedyś, na przykład, prawda? Którzy oczywiście chcąc pogłębiać wiedzę, mogą zdobywać kolejne szczeble edukacyjne i po prostu uzupełniać wiedzę do szkoły średniej, później licencjat i powiedzmy sobie magisterium. To jest wszystko racjonalne i uważam, że to będzie bardzo dobre, ale o jednej rzeczy jeszcze chciałem powiedzieć, to że jednak mimo tych zmian nie może nam umykać z pamięci, że
dyktuje przepis konstytucyjny właściwie, że dziecko ma obowiązek szkolny do 18 roku życia. A więc tutaj ministerstwo, pani minister myślała o tym, że jakkolwiek by nie dokonać reorganizacji, to uczeń jest, że tak powiem, widziany w tym świetle edukacyjnym do 18 roku życia. A więc to nie jest tak, że nagle wypadnie. Ta jest różnica z tak zwanym przedwojniem, a nawet i z okresem lat PRL-u, że mógł wyjść z edukacyjnego poziomu w wieku 16 lat. Czy nawet po podstawówce, prawda? No i później rodzice brali odpowiedzialność za dziecko. Nie było tego obowiązku szkolnego, a obowiązek szkolny teraz jest do 18 roku życia, więc te wszystkie reformy uwzględniają ten profil, że uczeń jest prowadzony przez szkołę, krótko mówiąc, wychowawczo i edukacyjnie, aż do tego poziomu ukończenia pełnoletności, nabycia pełnoletności. I wtedy on rozstrzyga o własnym życiu. Także tutaj jest bardzo spójne to i to wygląda na to, że ten komponent właśnie w tym wypadku zawodowy będzie dobrze dopilnowany, bo on dojdzie do swoich lat również mając kontakt ze szkołą. Bardzo dziękuję panie ministrze za ten komentarz na gorąco do propozycji zaproponowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Pan minister Mirosław Orzechowski naszym gościem był. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam z panem Bogiem. Z panem Bogiem. A już za chwilę kolejna rozmowa. Będzie naszym gościem ambasador Dariusz Sopków. I ponownie wrócimy do tego, co po Brexicie. Ambasador przy Unii Europejskiej, pan ambasador Dariusz Sopków, nasz gość. Witam serdecznie, panie ambasadorze, szczęść Boże. Mówię przy Unii Europejskiej, ale wygląda na to, że Berlin i Paryż nie chcą Unii Europejskiej. Nie chcą jej bardziej niż Brytyjczycy, ponieważ zakładają superpaństwo. No, jak można by to powiedzieć polskim przysłowiem, wyszło szydło z worka. To znaczy, okazuje się, że nasza pani premier, właśnie Beata Szydło, miała rację w Parlamencie Europejskim w swoich różnego typu wystąpieniach publicznych, mówiąc, że nie powinno być sprzeczności między byciem Europejczykiem a Polakiem, Węgrem, Czechem. Po prostu można być patriotą swojego kraju i zarazem Europejczykiem. To jest wizja Polski, którą w Unii Europejskiej wielokrotnie rząd Prawa Sprawiedliwości przedstawią, a tu się okazuje, że te wszystkie teorie spiskowe, które krążyły, prawda, po kuluarach, że tak naprawdę chodzi o to, żeby stworzyć nowe super państwo, które będzie wszystko kontrolować biurokratycznie w Brukseli, nie patrząc na postulaty obywateli innych krajów, no niestety ta wizja okazuje się być prawdziwa dla krajów takich jak Berlin i Paryż. No, światło dzienne ujrzały dokumenty właśnie projektu Berlina i Paryża, które można by najkrócej powiedzieć ucieczka do przodu przed kryzysem, który rozpoczął się dzięki referendum nad wyjściem z Unii Europejskiej Wielkiej Brytanii. I właśnie te dwa państwa, które tracą władzę, które działają panicznie, rozpaczliwie, zamiast pogłębionej refleksji, do czego nawoływał minister spraw zagranicznych Polski, to próbują uciec do przodu w sposób rozpaczliwy, budując właśnie hiperpaństwo, które, przypomnijmy, według tych założeń kraje członkowskie, wszystkie kraje członkowskie, w tym Polska oczywiście, miałyby w Unii Europejskiej zrezygnować ze swojego kodeksu karnego, ze swojej armii, ze swoich służb specjalnych, ze swojego systemu podatkowego, no czyli po prostu zrezygnować z państwa, tak? Czyli
powołana byłaby jakaś struktura ponadnarodowa zarządzana z Brukseli, no przecież ktoś musiałby te służby instruować, wydawać im polecenie. Chodzi o to, żeby to było wszystko z Brukseli. W tym świetle tych planów ujawnionych właśnie, tych odkrytych kart Berlina i Paryża, należy ocenić nominacje różnego typu, typu pan Tusk, który właśnie został nominowany, no właśnie pod takie państwo, bo przecież nikt mi nie powie, że to w ciągu ubiegłej nocy ktoś wymyślił tą koncepcję w Berlinie czy w Paryżu. Nominacje takie jak były szef CBA z rządu Platformy Obywatelskiej, który dostał posadę unijną teraz, ma walczyć ponoć z korupcją, no może by się wytłumaczył ze swoich taśm prawdy w Polsce. Nominacja byłego polskiego ambasadora związanego mocno z Platformą Obywatelską, niestety nielojalnego wobec prezydenta, świętej pamięci prezydenta, który go mianował, który był na Ukrainie, a teraz został poza plecami polskiego MSZ-u mianowany do Rzymu jako przedstawiciel Unii Europejskiej. Te wszystkie nominacje, widać jak, skąd to się brało. No to by wyjaśniało także ten marsz do Berlina naszych Donalda Tuska czy Radosława Sikorskiego i prośba trochę w formie takiego hołdu lennego Berlinie prowadź. Dokładnie, ci ludzie, nawet krótko, ten kto miał wiedzieć o tej koncepcji superpaństwa, to on wiedział i od wielu lat zachowywał się pod tą koncepcję. Pytanie, czy ci ludzie byli lojalni wobec państwa polskiego, wobec polskich obywateli, dlaczego nie ujawniano tego? Dlaczego latali właśnie korytarzami po swoje pozady, również tak wysokie jak szef Rady Europejskiej do Berlina, a nie konsultowali tego z prawowitymi organami Rzeczypospolitej? Kto ich tak naprawdę wydaje im polecenia? Komu oni służą? Kogo biorą pieniądze? I tak dalej, i tak dalej. Tutaj bardzo wiele pytań teraz zostanie postawionych, Natomiast to wszystko, żeby ująć w jakieś porównanie, bo one często tłumaczą stan, w jakim stanie znajduje się dana struktura. Ja pamiętam, że jak upadał komunizm, to pamiętam taką rozpaczliwą próbę aresztowania Gorbaczowa, tam jakieś strzały w kierunku parlamentu w Moskwie. No i oczywiście to się skończyło tym, że Jelcyn został prezydentem i Rosja weszła na bardziej demokratyczne tory niż za, prawda, partii komunistycznej. A tu politycy niektórzy od kilku lat mówili, że w Unii Europejskiej stosowana jest doktryna Breżniewa. To znaczy, że będziemy wysyłać wojska, będziemy ingerować w sprawy tych państw, które nie chcą wykonywać poleceń z Brukseli, a do tego mają legalnie prawo zgodnie z traktatami. No i niestety ta doktryna Breżniewa, te porównania z upadającą Rosją są jak na miejscu. Po prostu system, gdy upada, doczeka się rozpaczliwie różnych radykalnych metod obrony przed upadkiem, ale myślę, że to jest taka rozpaczliwa próba, bo im bardziej oni by ujawniają swoje plany, tym większe to wywoła oburzenie. No na przykład teraz w Wielkiej Brytanii to w debacie tej weekendowej w mediach właśnie ktoś, tam już są głosy niektórych polityków szkockich, żeby unieważnić referendum, prawda, albo ukarać Wielką Brytanię poprzez odłączenie się Szkocji. No więc to jest, że powiem, a gdzie są głosy te 17 milionów Brytyjczyków, którzy głosowali za wyjściem? No trzeba szanować, że jakieś są podpisywane petycje elektroniczne, gdzie z innych krajów ludzie mogą podpisać 3 miliony, żeby unieważnić referendum, ale 17 milionów zagłosowało. Bo a gdyby było z drugą stronę, to petycje byłyby ważne? Nie, oczywiście. Więc mówiąc krótko, demokracja została zweryfikowana, Brytyjczycy i trzeba im tutaj wielki honor oddać i podziękowania, że tak duży kraj zdecydował się właśnie na tego typu próbę, że sprawdzam takie loteryjne właśnie, czy pokerowe, sprawdzam, pokażcie karty, zdobył się na to i teraz jak te karty są wykładane, no to widać, że ten cały establishment, który tutaj rządzi, o czym no, akurat na falach Radia Maryja od wielu lat jest mowa, rządzi w sposób biurokratyczny, nadużywając swoich prerogatyw, nie respektując państw narodowych, no ten establishment po prostu popadł w panikę. No myślę, że tym lepiej dla tych, którzy chcą państw narodowych. Bo to by znaczyło, że tacy panowie jak Juncker, jak Timmermans, znany już Polakom z jego wizyt w Polsce, jak Donald Tusk, ludzie nie wybrani przez obywateli, rządziliby na przykład i decydowali o losach Polaków, no bo jak pan powiedział, superpaństwo oznaczałoby rezygnację z polskiej armii, z własnych służb specjalnych, z kodeksu karnego, a zatem wszelkie różnego rodzaju fanaberie, które już mają miejsce w Unii Europejskiej,
mordowanie dzieci nienarodzonych, eutanazja, wszelkiego rodzaju prawo unijne byłoby korporowane do naszego systemu karnego, ponieważ nie byłoby naszego systemu karnego de facto. Dokładnie, ale w prawie karnym można by zapisać, że ten, kto krytykuje Unię Europejską, ma iść do więzienia. A dlaczego nie? No skoro to Bruksela ma teraz decydować o prawie karnym, o policji, o służbach tajnych, można założyć każdemu posłu, kto śmie powiedzieć coś złego o naszym wybitnym polityku, który obiecywał, że Polacy będą wracać do Polski, do emigracji, a i dał przykład i sam wyjechał na emigrację polityczną do Brukseli. No tutaj też są też wiele rzeczy będzie teraz weryfikowanych. Gdzie są ci wszyscy, którzy mówili, że traktat z Lizbony rozwiąże wszystkie problemy? Ci wszyscy ideolodzy, którzy robili, prawda, habilitację na traktacie z Lizbony, no niech teraz wyjdą i przyznają się, że to był błąd, prawda, to co oni mówili. Inna rzecz, chociażby też to nawoływania, żeby Donald Tusk został jako szef Rady Europejskiej, bo jest dobry, bo jak wróci do Polski, to te klacze przestaną zdychać. No, gdzie oni są teraz? Tylko trzeba wyjść przeprosić Polaków też za te wszystkie oszczerstwa, wiele lat, które mówione tutaj, że Unia nas wyzwoli, że to jest demokratyczny system. No karty zostały wyłożone. Ja myślę, że tutaj naprawdę musi być bardzo duże uderzenie się w piersi tych wszystkich, którzy za byle jaką krytykę Unię Europejską potępiali w czambu, bo jak widać oni chcą za to wsadzać do więzienia, skoro sobie kodeksy karne i tajne służby chcą podporządkować. No bo to już przerasta jakieś, że tak powiem, spokojne analizy. To jest absolutnie bezczelny projekt kliki urzędniczej, która dorwała się do władzy. No trzeba rzeczy w końcu zacząć nazywać po imieniu. Do tego dochodzi jeszcze relokacja imigrantów, to znaczy, że Bruksela, Donald Tusk, Juncker i Timmermans, oczywiście pod uszczeniem Berlina, mogliby lokować uchodźców, imigrantów po prostu według własnego widzimisię. Tak, jak ta sprawa imigracja, ona niewątpliwie była zapalnikiem, który rozsadził obecny kształt Unii Europejskiej, dlatego że, o czym mówiliśmy wielokrotnie też w Radio Maryja, nikt nie upoważnił pani Merkel do zapraszania milionów imigrantów do Europy. Ona zaprosiła na własną rękę, na własną odpowiedzialność. No skoro zaprosiła, to niech się troszczy o nich. Czyli nikt nie konsultował z Polakami, czy można zaprosić miliony emigrantów do Europy. Ona to zrobiła, willkommen. No to jak willkommen, to proszę bardzo. Ale Angela Merkel zdaje się troszeczkę dystansować do Franka Steinmeiera. Czy to jest taka gra w dobrego, złego policjanta? Na pewno elita, która czuje, że traci władzę, akurat pani Angela Merkel z innej partii, bo z CDU-CSU, a pan Steinmeier z SPD, ale to jest rząd koalicyjny, to oni po prostu będą wypuszczać różne tak zwane balony próbne, patrzeć na to społeczeństwo się chwyci, gdzie, w co uwierzą. Troszkę jak z tym Brexitem teraz. No są, a to straszenie, że funt pójdzie w dół, a to straszenie, że mieszkania w Londynie pójdą w dół. No akurat ci, którzy głosowali w czasie Brexitu, się cieszą, że mieszkania, które są bardzo drogie w Londynie, pójdą w dół. Cieszą się, że funt brytyjski pójdzie w dół, bo będzie tani produkt brytyjski. Ja na przykład w piątek po referendum Brexit usłyszałem, że koledzy, którzy chcieli wyjechać na weekend do Londynu, nie mogli kupić funtów, bo wszystkie funty wykupione, bo funt poszedł w dół, a więc opłaca się kupować funty, opłaca się iść do Londynu, więc krótko te straszenie tym, czym nie wypada straszyć, no bo czym tu się straszy, że gospodarka brytyjska będzie tańsza i że będzie taniej można kupić w Wielkiej Brytanii, no to się cieszyć. I to samo tutaj, oni po prostu szukają czegoś się chwycić, w co ludzie uwierzą, a może to, a może tamto, a może to, że zreformujemy, albo się dogadamy, a tak naprawdę no, tracą władzę, bo to widać, że... Panie ambasadorze, jest też ofensywa rządu polskiego w tej sprawie po Brexicie. Niemcy zaprosiły przedstawicieli 6 państw na sobotę. Owocem tego jest również dokument, o którym mówimy, ujawniony przez TVP Info. Dzisiaj rano w Pradze Grupa Wyszehradzka wraz z ministrami Niemiec i Francji rozmawiali ze sobą ministrowie, ale Polska organizuje także w tej chwili w Warszawie spotkanie ministrów bez tego jądra, które spotkało się w sobotę, bez tak zwanej starej Unii, czyli Niemiec, Włoch, Belgii, Holandii, Luksemburga i Francji.
edukacji, czy jest możliwa przeciwwaga dla tej, dla tych, którzy dążą do superpaństwa? Czy Polska może tutaj odegrać zasadniczą rolę w jednoczeniu tej strefy Europy? Choć musimy sobie zdać sprawę, że jesteśmy przed szczytem NATO, więc mogą nas szantażować, że jesteśmy w takim położeniu geopolitycznym między Niemcami a Rosją, w jakim jesteśmy, więc mogą nas szantażować na skutek bezpieczeństwa. No i że bogatsi wujkowie mogą szantażować nieco biedniejszych swoich krewnych. Niewątpliwie inicjatywa polskiego rządu, żeby natychmiast, i tu należy pogratulować tej szybkiej reakcji i tej po prostu tej bystrości, tego refleksu, że natychmiast na odpowiedzią na to spotkanie tej wielkiej szóstki, starej, byśmy powiedzieli, starej szóstki unijnej w Berlinie, spotkanie w Polsce, ona wywoła duże niezadowolenie. Niezależnie tego, ile osób przyjedzie, bo akurat tak się złożyło, że dzisiaj rano było spotkanie w Pradze, Grupy Wyszehradzkiej, a na wieczór i na jutro rano w Warszawie. Jutro w ogóle ministrowie jadą też zagranicznych do Brukseli na swoją Radę Ministrów do spraw zagranicznych, więc termin może nie jest najlepszy, ale chodzi o sam fakt, że Warszawa chce być punktem odniesienia do tej najstarszej, byśmy powiedzieli, najstarszej Unii Europejskiej, tych 6 państw, bo te 6 właśnie państw, czyli kraje Beneluxu, Włochy, Francja i Niemcy, one były promotorem strefy euro, właśnie tego superpaństwa i tak dalej, a tutaj cała reszta krajów, których jest przecież szóstki członków Unii Europejskiej, póki co jest 28, no i 6 krajów nie może narzucać swojej woli 28, prawda, czy pozostałym 22 krajom. I Warszawa tutaj jak gdyby staje na czele tych krajów, że powiem, pozostałych. Tutaj przypomina się słynna jeszcze kilka lat temu koncepcja włoskiego ministra spraw zagranicznych, żeby uruchomić stałe konsultacje na linii Madryt, Rzym, Warszawa, a żeby te największe kraje nie były, prawda, tylko na stałym kontakcie politycznym, ale również te mniejsze, ale ważne, grające, prawda, jednak w pierwszej liczby Polska jest 6 krajem Unii Europejskiej. I tutaj niewątpliwie to wywoła różnego typu niezadowolenie. Natomiast dlaczego Polska ma nie bronić swoich interesów? Powinna, będzie zobowiązana do tego. Na Polskę patrzą Węgrzy, Słowacy, Czesi, kraje przybałtyckie, Rumunia, Bułgaria. Wszystkie te kraje oczekują ruchu Polski. I gdyby Polska się poddała tutaj temu dyktatowi, który jest szykowany z Berlina, no to oczywiście i tamte kraje czuły się niepewnie, ale na szczęście właśnie Polska wykonuje swoją rolę. Można powiedzieć, że na szczęście jest taki rząd w Polsce, bo przecież gdyby był poprzedni, to wiemy, co byśmy słyszeli. W tym momencie można powiedzieć, panie ambasadorze, że Polska broni demokracji i Polska broni idei suwerenności. Polska broni też idei solidarności europejskiej tak naprawdę. Przecież to, co proponuje Berlin, właśnie to super państwo, to jest po prostu zwykły taki współczesna forma totalitaryzmu. To nie jest żadna demokracja, więc rodzimy też jakieś idei Unii Europejskiej jako forum współpracy, forum solidarności, a nie tylko, że najsilniejsi będą dyktować to najważniejsze. Przypomnijmy, że premier Orban, jedno tylko zdanie, bardzo znamienna rzecz, premier Orban wprowadzał prawa Unii Europejskiej, zatrzymując imigrantów na granicy i rejestrując ich. I za to był geniony. Bo trzeba było przepuszczać ich, tak sobie życzyli w Berlinie, żeby ich przepuszczać do Berlina. Czyli jak ktoś dzisiaj broni przepisów Unii Europejskiej nawet, to jest zły, bo prawo stanowi pani kanclerz Merkel. No przepraszam, ale chyba nie o taką Unię żeśmy walczyli. Jest jeszcze jeden element w tej układance, panie ambasadorze, o którym trzeba wspomnieć i na który trzeba zwrócić uwagę. To jest opozycja obecna, to jest Platforma Obywatelska, szczególnie Nowoczesna, cały ten ruch kodowski. Jak opozycja zachowa się wobec tej idei, którą przedstawia Berlin, którą przedstawia Paryż? Czy nie będzie osłabiać inicjatywy rządu polskiego, Warszawy? No i mówić, tak jak zresztą słyszymy, więcej integracji. Odpowiedzią na Brexit jest więcej integracji. Mało tego, opozycja oskarża Jarosława Kaczyńskiego o to, że Brytyjczycy wyszli z Unii. Tego jeszcze nie słyszałem, proszę wybaczyć, ale jestem od 10 dni w Brukseli. 10 dni temu byłem w Londynie,
Też nie słyszałem, że za Brexit jest odpowiedzialny premier Kaczyński. No ale skoro już słyszeliśmy, że w Polsce nawet klacze padają z powodu dojścia nowego rządu do władzy i do bocianów ktoś chce strzelać, no to różne bzdury będziemy słuchać. Ja myślę, że musimy się uodpornić na ten intelektualny kociokwik, bo przecież to się nie trzyma kupy, to nie ma jakiegoś pomysłu, rozwinięcia i zakończenia. To jest po prostu tylko takie ujadanie, żeby krytykowanie. No, najgłupsze pomysły będą teraz brane pod uwagę, byleby tylko krytykować, tak jak mówię. W Wielkiej Brytanii no, starano się przedstawić jako coś negatywnego, to, że ceny mieszkań pójdą w Londynie w dół, jako efekt Brexitu. Ja myślę, że gdyby tak za dużo o tym mówili, to i Polacy by zaczęli chcieć niskich cen mieszkań w dużych miastach może. Ale w każdym razie myślę, że trzeba się wbroić w daleko idącą cierpliwość, aczkolwiek no po prostu nie można zapomnieć, kto jeździł ze skargami do Brukseli, nie można zapomnieć, kto donosił na państwo polskie i postawić się teraz pytanie, komu byście tak naprawdę służyli? Bo my widzimy, jaka jest koncepcja totalitarna. Więc komu wy służycie? Czy demokratycznemu państwu polskiemu, czy totalitarnej koncepcji unijnej? Bo zwracam uwagę, w tej koncepcji przedstawionej przez Paryż i Berlin, tam nie ma ani mowy, ani słowa o Trybunale Konstytucyjnym. Wszystko będzie Unia zarządzać. No więc te wszystkie obrony, fikcyjne obrony Trybunału, no były tylko taką grą pozorów, taką komedią, takim teatrem dla ubogich, prawda, którzy mieli uwierzyć, że coś że dzieje się nie tak. Przecież ta koncepcja totalitarna, konsekwentnie opozycja powinna zdecydowanie atakować tą koncepcję totalitarną, bronić demokratycznych zasad państwa polskiego, bo przecież w tej koncepcji, nazwijmy to niemieckiej, tam nie ma mowy o Trybunale Konstytucyjnym. No jak chcecie bronić Trybunału Konstytucyjnego, to teraz atakujcie ten totalitaryzm, który tu się szykuje. Natomiast ja chcę powiedzieć taką rzecz, nie wierzę, że ta koncepcja będzie. Ja to odbieram jako już takie paniczne, zupełnie bez sensu ruchy, ucieczka do przodu, ale zupełnie niezaplanowana, bo być może takie plany były na za 10, za 20 lat, ale tutaj mleko się wylało prędzej i oni po prostu wyciągają z szafy to, co naprawdę mieli tam schowane. Ale to nie wyjdzie, bo jednak przywiązanie do demokracji jest bardzo duże. Oni przegrali, można powiedzieć. To jest takie paniczne bronienie jakichś resztek swoich pozycji, bo takie same reakcje, jak to wywołuje w Polsce, negatywne, to wywoła i w innych krajach, na pewno. Aczkolwiek w Europie Wschodniej i w Skandynawii, w krajach północnych, bo generalnie rzecz biorąc, wyczucie tych problemów jest większe, przywiązanie do demokracji jest większe, dlatego że mieliśmy kiedyś taką próbkę, kwestia ACTA. Młodzież przeciwko ACTA demonstrowała w krajach anglosaskich, skandynawskich i w Europie Wschodniej, trochę na Bałkanach. Właśnie nie było demonstracji o wolność słowa przecież de facto, przeciwko właśnie kontroli internetu, w takich starych demokracjach właśnie, tych państwach założycielskich Unii Europejskiej, bo tam ten proces takiego no, ideologicznego prania mózgu, nazwijmy rzecz po imieniu, on trwał po prostu dłużej, a my po prostu byliśmy poddani temu na szczęście krócej, a kraje północne, właśnie Wielka Brytania, Skandynawia, poprzez fakt większego przywiązania w ogóle do tradycji, no i jednak większe, troszeczkę inny system parlamentarny, monarchii parlamentarnej, mają lepsze wyczucie zasad demokratycznych niż właśnie panie, te stare. Panie ambasadorze, zatem poczekajmy na wystąpienie po spotkaniu ministrów spraw zagranicznych, polskiego ministra spraw zagranicznych, co powie pan minister Waszczykowski i oczywiście będziemy się temu przypatrywać, natomiast no, pamiętajmy słowa świętego Jana Pawła II, że demokracja bez wartości prędzej czy później zamienia się w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm. Wygląda na to, że teraz on nieco się ujawnił. To jest ten etap w dziejach kontynentu europejskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Te słowa świętego Jana Pawła II naprawdę powinny być przypominane bardzo często w tej chwili, które ojciec zacytował, bo one tłumaczą właśnie to, co się dzieje w ostatnich dniach. Dziękuję bardzo. Był ambasador przy Unii Europejskiej, pan ambasador Dariusz Sopków, był naszym gościem. Ta rozmowa kończy wydanie aktualności dnia. Za chwilę wiadomości.